O tam? Dobrze, pójdziemy o tam. Śliczna ta gra jest. Bardzo dobrze się w niej bawię, muszę przyznać. My starszy bracie, jesteś kurna duży. Jest młoda dziewczyna, co prawda, ale nie jest dzieckiem. Ile ty masz? Z 16? Coś koło tego? Płyniemy więc. Okej. Czyli mogę kierować łodzią. Nie za bardzo rozumiem, na jakiej zasadzie, ale tak. Znaczy, łodzią się nie kieruje. Łodzią się steruje, jak już. No i tak nie mamy tutaj steru, tylko robimy to za pomocą wioseł. Fajnie fizyka jest oddana łodzi. To trzeba przyznać. Czyli, że łódź nie staje w miejscu, bo nie staje. Po prostu. Tylko... Co to jest? Co to jest? Boję się tego. Fajna orka. Sympatyczna. Rozumiem, że mam na nią uważać, tak? Widzę, że cały czas wyskakiwać w tym samym miejscu. Czy nie? Płyń, płyń. Płyń, płyń. Płyńcie, płyńcie w sensie. No. Ona płynie za mną, co mi się nie podoba. Średnio umiem sterować łodzią, tą akurat. Nie jest to łatwe. Tak, fizyka łodzi. Czy... Aha, okej. Już wiem. Już wiem. Już wiem, jak mam to zrobić. Czy ja rozumiem, że to tutaj podróż jest na zasadzie prób i błędów? To z jednej strony mi wyskoczy, a z drugiej nie. Czy nie? Oj, nie tak. Cholera. Dobra. Udało się. Straszyłam się, że mnie coś zeżera jeszcze w ostatniej chwili. Ale nie. Na szczęście nie. Kobieta. Naprawdę. Kobieta ma wciągać łódkę. O, aha.
Nie tak się biega po lodzie. Prawdę mówiąc. Ale niech wam będzie, że tak się biega po lodzie. Czeka. Jednak czeka. O, Buzia! Mały, biedny żółwik! O nie! Ja chcę mu pomóc. Pomóżmy małemu, biednemu żółwikowi. Pomóż bratu. Nie, nie możesz pomóc bratu. A, możecie. Znaczy każdy swojego, tak? Każdy swojego żółwika. Jej! Jej! Jeszcze tu jest łobuz. Tak? Weź go zepchnij. Ewentualnie, no. No wiem, wiem. Dasz sobie z nim radę, młody? Czy we dwójkę? No tak. Ty go pod górę, młody, nie podciągniesz. Trochę duży ten żółwik. Prawdę powiedziawszy, tak wielkości... no większy niż owca. Mniejszy niż krowa. Wiesz? Wszystkie? Jej! Zupa z żółwia. Co? Rozumiem, że to było zadanie nieobowiązkowe. Jej, słodkie. Czyżby dziewucha nas pospieszała? No to wygląda. O, serio. Dobra. Ale się krajobrazy zmieniają. Ha. To wygląda jak zamrznięty człowiek. Cześć. Puna. Dimabu, Malia. A. A. Czyli rozumiem, że mamy jakoś obalić to drzewo, tak? Czy jak? Ha. No zaraz da radę to zrobić, tak myślę. Albo i nie. Aha, no tak. Fajne. Fajny system.
rozumiem, tak, żeby uwolnić piłę, muszę najpierw spiłować to drzewo, a to będzie trzeba pójść po drugie. Dobrze myślę? Tylko żeby panienki nie przeciąć przy okazji. No ładna jest, szkoda by jej było. Jej! Hej, ho, hej, ho i tak dalej. Nie wiem, jakie dźwięki się wydaje. Jako drwal. Nie mam pojęcia. Hej. Taka akrobatka, a nie byłaś w stanie przejść tak jak my, tylko musiałaś na czworakach. Ładnie tu w okolicy. Okej, okay, rozumiem, że ty nie zwracasz uwagi na rzeźby ze śniegu. Buna! Ana, maduje a ty. Naprawdę się do niej zalecasz? Niech ci będzie. Tylko do siebie zalecać. Dobrze. Tędy nie przejdę, więc trzeba iść w tę stronę. A ty młody? Możesz coś pogadać? Z nią? A! Nie lubicie się. Interesujące. Te statuły ze śniegu wyglądają dość strasznie. Nie wiem, czy to są zamarznięci ludzie, czy to jest jakaś scena po prostu, która ma... Ty tu coś zrobisz? A! Czy to jest jakaś scena, która ma po prostu, nie wiem, odwzorowywać coś, co się tam wydarzyło. Okej. Okay. Czy wy? O! Ojej, nie za miłe, ale cóż, jednak są to tylko figury ze śniegu. Zajdź, jesteś tu potrzebny do dźwigni. Serio? Naprawdę? Będę... transportować kobietę katapultą. Baw się dobrze, mała. Okej. Okay. Rozumiem, że teraz pora na młodego. I młody opuści dramę. Okej. Okay. Znaczy, nawet w sumie nie musiałam... Nie, musiałam młodego brać. Okej. Okay. Wow. Jesteście w dwie różne... W dwóch różnych miejscach jesteście. A... Aha, ty tu nie możesz... Nie, możesz to złapać. Kij wie, co to daje. A, pewnie ta kobitka też pomagała przy otwieraniu bramy. A. A. Co to niby takiego jest? Coś niewidzialnego. Ha. I olbrzymiego.
Okej. Poczekajcie na młodego. Kaja? Otaj! I co? Ty masz tu przeleźć do niego, tak? No to idź do niego. Okej, okay. To nie było trudne. Jezu, ty jesteś człowiekiem, kobieto. Ty jesteś człowiekiem, ty w ogóle widziałaś, jaka to jest przestrzeń. Jezu. Okej. Mam nadzieję, że nas nie zdepcze. Raczej nas nie widzi. Oby nas tylko nie zdeptał. Tak. Rozumiem, że teraz pora iść dalej. Nie rozumiem tych figur. Naprawdę nie rozumiem. Tędy nie pójdę. Okej. Pomagasz nam? Niech ci będzie. Zastanawiające jest to dla mnie trochę. Wow, jak tu ślicznie. Ta gra jest taka filmowa. Dobra, możecie się puścić. Aha. Czy ty zjadłeś tą figurę ze śniegu? Już cholera, mało brakowało tym razem. A po co jesteśmy w tym mieście? Dlaczego? Jaki jest wyższy cel w tym wszystkim? Zastanawia mnie to. Okej. Skryjemy się tutaj? Chyba da radę, co? Skąd ty się tu pojawiłeś? Ups. Chyba jednak nas widziałeś. Tak. Wiedziałam, że to się tym skończy. I co ja miałam zrobić? Co ja mam tu zrobić? To są po prostu minimalne minusy w sterowaniu, znaczy błędy. Okej. Tym razem żaden mi, że tak powiem, nie ostał się trochę z tyłu, więc mi się udało. A straszny potwór spadł w przepaść, oczywiście. A i tak uważam, że brat biega jak sierota. Cóż.